Reprezentacja Polski bez Kuby Modera na Mistrzostwach Świata. To jest na pewno zła informacja. Z tego, co słyszymy, to ten pierwszy etap rehabilitacji przeprowadzony w Anglii po operacji praktycznie wyłącza Modera z udziału w finałach Mistrzostw Świata. No i też niestety obok Modera, obok Kozłowskiego, nieobecność Krystiana Bielika. No ja jestem naprawdę po pierwsze fanem talentu Bielika, po drugie jestem pesymistą, jeśli chodzi o jego los za kilka miesięcy na Mundialu, bo on tak naprawdę kilka już miesięcy nie trenuje. Liczyliśmy, że takich trzech młodych piłkarzy tutaj będzie niczym takie drapieżniki wpuszczone do akwarium i że oni tutaj zamieszają gdzieś tą hierarchią reprezentacji Polski, a wygląda na to, że no może to być Mundial i bez Modera, i bez Kozłowskiego, i bez Bielika. Stąd Czesław Michniewicz jeździ, obserwuje, szuka. Wiem, że ostatnio oglądał mecz pucharowy Rakowa Częstochowa, oglądając młodego, zdolnego Ledermana. To pokazuje, że jednak no, w tym środku pola pewne problemy mamy.